Pierwszym leweciarzem po wyjeździe z Zachemnic był Czech z bajeranckim, amerykańskim Elvisem. Jakiś Silverado, kurka wodna. A to już klasycznie Turanik. O, busik nawet się trafił komuś. Przepraszam, że trzymam pod kątem, ale taki mam krótki kabel. Nie mylić z kibel. Ja muszę pod kątem. Ten hamuje, to ja go muszę z lewusa. Action! Jadą gadżety. Ja sobie numery, idę do aut. Co się Mątkowi tak jakoś z twarzą jego elegancką stało. Jedną zdrowszą. Tak my do zielonego. Do zielonego Passata, bo tamten skubany nieładnawy trochę. Zielony ma numer, proszę Państwa, 51 7, 1 51 51. Tu przejdę jeszcze, żeby 4 razy nie łazić. 51 numer. A co tu się z tym kołpaki zacznę. 51 numer. Pytanie, czy fura pali. Czy ta pańska fura jara? Proszę pana, jara jak smok. Jara jak smok, jak głupi. Jeden. To wygląda, jakby tak ma. Uż ty cholera. Ma oczy jak górnik, tak wódki zrobione wokół. Czarny puszem. Kto wie, może jest kurnikiem. Lacyk taki, że przyjadł sprzedawca ze Skodą sprzedać panu z kompletem zimówek. A sprzedawca kupujący, kurde. Mało nie zemdlał, że tak drogo. Wiecie, prawdziwy biznesman. Dieselku Allstars. Allstar. Bez sy. Bez takich pierdół. Ładna na ładnej lampie. Ładna lampa z przodu i z tyłu. Ile rurek? Dwie rurki. 150. 150. Dobrze wygląda. Ta stanka jest z dieslu. 14 rok. 4 turbo. Na mocnym wypasie. Kamery raczej nie ma, bo kamer nie było w tych rocznikach. Praktycznie nigdy. Chcę to otworzyć, kuźwa. Gdzie wyło znowu? Uff, nie wyje. Passat stary wył, jebaniutki. Państwo słyszeli. Półskórka. Nawigator. Siedzonka grzane, kierownica już patrzę grzana. 1.4 turbo, szkiełko. To są auta poszukiwane jeszcze w automacie, kuźwa. Dobra, w związku z tym, że tam się szef zajął zakupem tamtej Skody z alufelgą od Niemca oryginalnego, ja nie dacie wiary, zmierzę miernikiem paska z drugiego roku. 40 i 60. Jest kilka odprysków. Państwo widzą. 60 50 80, nie wierzę. 7 dych na dachu. 70. Co tu się dzieje? Chyba, że ma milion przebiegu. 120, 130, 150. To jest nawet trzeci rok. 150 na plecach. Czy gdzieś przeskoczył obok pana Żabki? Bierzemy Passata w drugim roku. A ja się to normalnie człowiek cieszy takimi rzeczami. Czy ja po śmierci będę miał takie radości u świętego Piotra tuż za bramą, jeśli ją przekroczę? Bo Peter powie: słuchaj Zaremskie, te twoje vlogi oglądam. Strasznie głupie sytuacje, strasznie. Peter mówi:
50, prawy tylny błotnik, klapka, paliwa, 50, 60, 70, nie do wiary. Cały w oryginale, jeszcze błotnik ostatni, 3, 4, tadam, 80, cały w oryginale. Dacie wiarę? Szkoda, że wyżarty, ale minimalnie. Jak na trzeci, dajcie jeszcze raz popatrzeć. No trójka, okulary założyłem, trójka. Oczywiście bez okularów był dwójką. Skórka w połówce, nawigator z pioniera, jakieś montowane siedzisko grzane. Ciekawe co to ma porobione. Kierat w prądzie, w sterowaniach, w skórze. Wysyłam foty widzu. Nie ma dziury w fotelu, Państwo to widzą? Państwa, poszedłem do auta, bo mi bateria zaczęła padać, trochę dzisiaj ponagrywałem. A przypomniałem sobie, że mam w aucie coś, co ostatnio nabyłem w pewnej sieciówce. Była to latarka. Ta latarka ma w sobie powerbank, to... ma w sobie powerbank. To kuźwa, cholera, nie jest mała, ale zobaczcie. Jak się rozkłada. Chwileczkę się włącza. Wszystko działa, mruga. Jestem zabezpieczony jak sprzedawca grzybów w lesie. Dlatego znowu gadam niewyraźnie, bo okulary w zębach. Czekam aż majster wystawi kwity na Skodę sprzedawcy. I odpalimy paska, kuźwa, na chromach. Jeżeli nam cena na to pozwoli, bo kurde nie wiem ile kosztuje. Ale wiem, że jest sprawny, bo zaczął wyć alarm. Wiem, że ma pioniera wrzuconego duży nawigator, że ma siedzenia grzane, wiem, że ma klimatronik, wiem, że ma tempomat, nie wiem czy ma. Wiem, że ma przejechane pod 300 tysięcy w tych granicach. Wiem, że ma kuźwa hak złożony z tyłu. Idę z tą moją, przepraszam, z tym moim powerbankiem. Dacie wiarę, co to się odpierdziela dzisiaj. Więc powerbank to taki hit. Ciekawostka. Mam sporo od domu niedaleko. Wziąłem jak Berlin, nawet dzisiaj akurat ten plac jest.